A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Diablo 2 Resurrected. Ostatnio musiałem przerwać moją sesję nagraniową, bo mnie chrypka złapała. No, tak to jest czasami, jak się długo komentuje, to i chrypka potrafi złapać. Mamy miśka, zaraz sobie zajdę do Akary, odnowimy manę, przywołamy naszego niedźwiedzia, przywołamy serce Rosomaka i jesteśmy na etapie Malusa Horadrimów, czyli tak, hrabina zaliczona, skończyliśmy na moczarach, tak, czyli możemy sobie tutaj zacząć, przejście mieliśmy znalezione. Tak jest, to było tutaj, przejście na wyżynę Tamoe i na wyżynie Tamoe sobie dzisiaj pójdziemy jeszcze do Czeluści. Byłem w jaskini, byłem w jamie, to i do Czeluści sobie zajdziemy. To będzie ostatnia lokacja poboczna w pierwszym akcie, już chyba ta, no żadnych innych nie będzie. Nie byłem co prawda w krypcie i w mauzoleum, ale no nie po wszystkich lokacjach pobocznych na koszmarze będę chodził. No, tu już chodziliśmy, a może od razu pójdę na tę wyżynę Tamoe, no chyba, że tutaj po drodze znajdziemy jakiegoś czempiona, no to już tak głupio by go było zostawić. Łojć, serce Rosomaka widzę ostro tankuje dzisiaj, już przywołałem na nowo. Poziom, jesteśmy na etapie 37 poziomu, no i coraz bliżej, o tu jest jeszcze Bosior, dobra, coraz bliżej tarczy nowej, plus 1 do umiejętności. Tak jest. Dobra, wilczki, musimy tutaj tego szamana w końcu, dobra, już wszystko pod kontrolą. Będziemy mieli nową tarczę, no i z tą tarczą pewnie będę chodził, no raczej nie do końca gry, ale do końca czasu, póki nasz druid będzie robił za summonera. Póki będziemy chcieli mieć taką watachę wilków, niedźwiedzia i tak dalej, no to te tarcze z bonusem do umiejętności pewnie będę sobie nosił. No a później się to zmieni, kolejny bosior po drodze. Widzę, że nie chcą mnie dopuścić do tej wyżyny Tamoe. Coś tam mają do ukrycia i ducha mi próbują ciągle zastrzelić. No ale jak duch się pcha naprzód, to się nie dziwimy, nie? No dobra, identyfikację mogę sobie zabrać. Pod kamień zawsze warto zajrzeć. Szamanowi się upiecze tym razem. Może nawet dosłownie mówiąc, patrząc na to, gdzie on tam siedzi. Ale przez tę grupkę przebijemy się tak bardziej drastycznie. Tutaj demoniczne rękawice, ej. Może by to nasycić u Charsy. Zbliżamy się do nasycenia. To są rękawiczki poziomu drugiego już. Ja nie będę też kisił tego nasycenia u Charsy. Pierwszego też nie kisiłem. Czekając na jakiś wysoki poziom druido, żeby tam zwiększyć szansę na super przedmiot. Nasycamy od razu. Jak gramy w trybie dziedzictwo, to nie muszę aż tak bardzo w miarę optymalnie do tego podchodzić, jakkolwiek by to nie brzmiało. Jeszcze jeden boss, coś? Ej, a może w tej czeluści mają coś do ukrycia? Może nie tyle do wyżyny Tamoe mnie nie chcieli dopuścić, co do tej czeluści. No ciekawe, co znajdziemy w czeluści takiego. Na razie widzę, że Sigon poleciał. No Sigon w porządku. Mieliśmy już jakieś elementy Sigona na poprzednich seriach tego trybu dziedzictwo, ale postanowiłem Sigona nie zostawiać. No tam dużo elementów jest w tym Sigonie. On nie jest aż taki, znaczy jest fajny ogólnie, ale ja wiem. Tego Eisenharta zostawiłem ze względu na najemnika, na pewno tego trzecioaktowego, bo chciałem sobie z nim przejść tę rozgrywkę druidem. No tego Cleglawa na pewno chciałbym dozbierać, brakuje jednego przedmiotu. Ten Cleglaw, tarczy nam brakuje. No, to by musiała być tarcza, ta druga w kolejności, nie? Ta mała tarcza, to się chyba tak nazywa. No może gdzieś to w końcu poleci. Zobaczymy. Tylko jakby Cleglaw wypadł nam cały zestaw, to też miałbym dylemat podczas gry barbarzyńcą, bo o ile ten Hel, to chciałbym przejść, no na pewno nie setem Cleglawa Hel przechodzić, no ale jakbym chciał przechodzić normal i koszmar z setem Cleglawa, to wtedy odpada barbarzyńca pod bronie rzucane, które też chciałem sobie jakoś tak gruntowniej potestować. No miałbym dylemat wtedy. Ale pewnie z tym setem Cleglawa mimo wszystko trochę bym pograł. O, co to za laska tu jest? Mistrzostwo, no to 30 level umiejętności, to można zabrać. No właśnie, co z tym Cleglawem wtedy by było?
Oto jest zapytanie. Noclegraf ma rękawiczki, to najemnikowi byśmy też nie dali tego setu. O poroże. Sprawdzamy jeszcze na tym etapie. No w sumie, no mówię, może być jakiś taki wyjątek krytyczny, że to poroże byłoby dla nas super, ale to nie jest na pewno takie poroże. Dobra, idąc po drodze, powinniśmy trafić do czeluści. Areas to nie jest, bo to nie jest hell. Jeszcze, to tylko koszmar. Wilki mi się rozbiegają tutaj troszkę. Miksturę wzmocnienia mogę zabrać. Wszyscy są. 5, 3. Najemnik, poziom zdobyty. Jak to wyglądało tutaj? 12, 10, 7, tak? Dobrze jest. Zdolności naszego dzielnego, żelaznego wilka. Lewo? Nie, prawo. Tu widać na mapce fragment jaskini przecież. Znaczy czeluści, ta czeluść poziom pierwszy. O, i tutaj muszę zgarnąć złotą skrzynkę, bo czegoś tu pilnują. Za dużo bossów było po drodze. O, oni coś mają tutaj do ukrycia. Kolejny boss. Ja zobaczę, czego oni tam tak pilnowali. Znaczy pilnują cały czas. Mamy level. Bardzo dobrze. Siły wystarczy, zręczność, nope, energia, nope, żywotność, yes. Yep. I wilczek. Kolejny level. Tak to wygląda na chwilę obecną. Refreshujemy, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jako, że są synergie z Miśka Wieśka. Może Misiek będzie Wiesiek po prostu. I główny zainteresowany też jest przywołany. Adam Mickiewicz. Dobrze. To tutaj do góry musimy iść. Kolejny bosior, zaklęte błyskawice, zaklęte zimno, niezłe kombo, duszek proszę się nie wysuwać do przodu, żelazny wilk też fajnie, żeby stał na tyłach. A my tu spróbujemy dorwać tego bosiora. No tam jest, trzyma się z dala, taki taktyczny bosior. Dobrze kombinuje, ale mój duszek też dobrze kombinuje. Trzyma się z daleka. Bojowy młoteł dobrej jakości. I tak jest. Bosior pokonany. Miksturkę wzmocnienia bym zabrał. Czy bym nie zabrał? Nie zabrałbym. Mamy dużo tych mikstur wzmocnienia tam, także spokojnie, nie muszę za wszelką cenę jakoś ich brać. Jeszcze będziemy i tak mieli tę skrzynkę, to znaczy tę zakładkę zapchaną miksturami. Tę zakładkę, w której umieszczam te fioletowe miksturki. No, chyba kolejny bosior tutaj został pokonany. Dobrze. Uzdrowienie Manalda działa, regeneruje zdrowie cały czas, pomalutku. Nie ma koszyków do kopania, bo wiecie, tak stoję i nic nie robię, to bym sobie koszyki pokopał, no ale no w tym akcie nie ma koszyków. Nie ma też urn. Nie ma takich zgrupowań właśnie, obiektów, które można by sobie sprawdzać. Znaczy takich kontejnerów grupowanych. Typu koszyki czy urny. Tylko takie pojedyncze mogą sobie stać. Skrzynki, leżeć zwłoki. Mamy ekipę czempionów. Czyli kolejna elitarna grupa stojąca na drodze do mojej złotej skrzynki. Może tam jakaś potężna runa jest ukryta. Na przykład. No to się wszystko okaże. To się wszystko okaże już w następnym odcinku. Nie, w tym odcinku. O, w ogóle Gladius poleciał. Gladius też tam mieliśmy znaleziony, taki unikatowy. Ale ja go nie zostawiałem chyba. Stwierdziłem, że jednak... Chyba Amazonka go znalazła, nie? Jak to tam było? Ale stwierdziłem, że... Tam nawet pod barbarzyńce, jakbym w końcu grał sobie z mieczorem, z trąbą powietrzną, starczą, to ten miecz od klatu weźmiemy sobie. A może do tego czasu zrobimy jakiś inny, nowy...
Może jakieś lepsze runy uda się znaleźć, coś, serce Rosomaka, poturbowanie, o, nawet plus dalej, no nie. Nasza wieśniacza korona oczywiście lepsza. Kluczyk, jak tam klucze moje? Klucze, dobrze. O, to jednak mogę wziąć miksturę wzmocnienia, skoro się pozbyłem jednego staka kluczy. Wielki talizman, no nie, no to trzeba zabrać, no to wypiję sobie fioletowe miksturki. Na bogato, jeżeli chodzi o fioletowe mikstury, zwłaszcza, że czuję się bardzo bezpieczny i nie muszę z nich korzystać. Chyba, że znienacka, chyba, że nieoczekiwanie gdzieś na ciasnych lokacjach sobie przejdę przez drzwi i zza winklach mnie zasypią gradem strzał. Coś takiego miało miejsce, nie? Wtedy użyłem fioletowej miksturki, pamiętam. Pamiętam, że tak było. W wieży u hrabiny tak było? Czy gdzie to było? Oho, oberwała. Zatrułem ją. Ale jakoś specjalnie wielkich obrażeń nie wyczułem, żeby jej to zadawało. Studnie mamy, możemy uzdrowić naszą ekipę. To jeszcze raz uzdrowię ekipę. I możemy ruszać dalej. No, gdzieś tutaj będzie to zejście? Tak jest, mamy to. Mamy to. Tu też będzie na pewno jakiś bosior. Kapliczka manny. O, biegnie. Odporność na magię, widmowe uderzenie. Ale taki mele przeciwnik, także luzik. Jeszcze był tak uprzejmy, że do nas podbiegł tutaj sobie. Nie musieliśmy do niego biec i ściągać na siebie większej liczby wrogów. Tak, misiek tutaj sobie poturbował szamana. No, jeszcze sługa się ostał. Aha, bo tu był jeszcze jeden bosior chyba. I skrzynka jest tutaj. No, zobaczymy, czego oni tak pilnowali. Może tylu bossów było po drodze. O, jeszcze jeden jest. Klątwa, to tak średnio mi się podoba. A mędrzec się wycofał. Znaczy serce Rosomaka. No to taki mędrzec. Uwaga. Dobra, czego oni tutaj pilnowali? Jak myślicie? Nie wiem, co dla nich było takie ważne w tym miejscu. Ale dla mnie niczego takiego ważnego tutaj nie ma. Dobra, może pomylili bitewną strzałkę z jakimś gidbinem i tak go pilnowali tutaj. No dobra, no to w takim razie czeluść ogarnięta, załatwiona, możemy wracać. Niestety z buta będę wracał. Kawałek będę musiał się przejść. Po drodze wszystko oczyszczone, także sobie tutaj nic już nie pounicestwiamy. Ale na szczęście mam niezłą szybkość poruszania się, buty Sandera cały czas na sobie. Także szybko to załatwimy. No i klasztorna brama. Zaznaczymy sobie punkcik nawigacyjny, załatwimy dzisiaj na pewno sprawę z Kowalem. Może Andariel nawet zdążymy, chociaż nie, chyba Andariel ciężko będzie. Jeszcze więzienie mamy do przejścia, nie? No, nie sądzę, żebyśmy zdążyli dzisiaj pokonać Andariel. O, ale kapliczka klejnotów nam się napatoczyła, także to wyrzucimy i zgarniemy doskonały ametyst. Fajnie. Aha, no i zagadki nie zadałem, bo za szybko najechałem na tę kapliczkę, tak? Dobra, mamy kolejnego bossa. Z zaklętymi błyskawicami i ze świętym chłodem. I taki wycofujący się. No, dobrze kombinuje. Jak ma święty chłód i się wycofuje, to dobrze kombinuje. Adam Mickiewicz. Ja go tutaj powstrzymam. Wezmę na siebie zaklęte błyskawice. Dobra. No to tutaj już będzie. Droga nas oczywiście zaprowadziłaby do klasztornej bramy.
Ale nawet jak nie trzymałem się drogi, to trafiłem na drogę i jesteśmy. Okej. No to znowu będzie zagadka, gdzie powinienem iść, wiecie, na podstawie umiejscowienia portalu. Ostatnio przypomniałem, przynajmniej przypomniałem jedną z możliwości, więc... Podobna sytuacja będzie. Musicie obstawić, bo jak nie obstawicie, to minus 10 czupa czupsów. Jak źle obstawicie, to też minus 10. A jak dobrze, to 2. No bo to już każdy powinien wiedzieć teraz, gdzie jest prawidłowa droga. Oczywiście jeszcze nie teraz, bo muszę pokazać punkt nawigacyjny. O! Jeżeli punkt nawigacyjny jest taki, to przejście gdzie? I uwaga, podaję odpowiedź prawidłową. Podaję prawidłową odpowiedź, pójdziemy sobie w lewo. I po drodze mamy bossa. Z przekleństwem znowu. I dodatkowo z zaklętym ogniem. Serce Rosomaka oberwało, więc stworzę sobie na nowo go. Czy tam je? Yeti, czyli misiak słodziak, to już wiemy, o co chodzi. I druid z klątwą twardy idzie do przodu, jest przejście. No to sorry, ktoś źle obstawił. Jeśli jeszcze nie znał zasady, to minus 10. A ogrom widzów pewnie plus 2 dostało. Czyli jesteście tak mniej na minusie, nie? Zakładam. Dobra, no wielkie berło. Dobra, chodźmy się ogarnąć może troszeczkę. Mogłem tam wtedy tym punktem nawigacyjnym od razu sobie iść. No dobra, trepy Sigona. Nie, no tak jak mówię, Sigona nie będziemy zbierać. I tutaj mamy tak, 30 tysięcy, szybkość ruchu, nope. Odporność na zimno 7%, niech to będzie może, co? Niech to będzie, zwłaszcza, że chyba, jak to było z tym zimnem tutaj, no można by było... Trutkę mamy wymaksowaną, więc zastąpimy sobie. Zrobimy coś takiego, zostawimy odporność na zimno, ten talizmanik na razie odłożę. Resy będą na maksa, a w razie czego tutaj odporność na trucizny też jest. Dobra. Zostawiamy kamyczek. Doskonały ametyst też zostawiamy. I weźmiemy sobie pod kapliczkę szmaragd bez skazy. Rękawice niech będą do nasycenia, niedługo nasycimy sobie. Może coś fajnego wyjdzie, bo tej szału nie mamy żadnego takiego. W przyszłości tu jakieś odporności, jakby co. Ale na razie... Na razie niech będzie ta szansa, dobra. A jakiś pierścionek się nowy ujawnił? Coś? Jeszcze nie. Jeszcze nie, dobra, wracamy, tak? Wracamy portalem oczywiście. I zobaczymy sobie to berło, które tutaj wypadło. Wielkie berło, błogosławiony młot. Dobra, niech będzie. O, trzech szamanów. Dwóch jest zawsze gwarantowanych, a nie, czterech teraz jest. I jeszcze dolosowało na tym obszarze dodatkowych dwóch. Myślę, że dosyć rzadka sytuacja. Ej, czy tu pięciu w sumie było, bo tu stoi dwóch. Nie, chyba jeden się przesunął, co? Nie wiem, no ale dużo ich tu było. To jest szaman diablików. Aha. Sługusta wypatrzyłem. Jest bosior z odpornością na magię i zaklętym zimnem. A ja sobie przechwyciłem miksturę wzmocnienia i tu będziemy mieli studnie. Już nawet mamy kolejny bosior. Uleczyłem ekipę. Mocząc stopy w studni. Dobra, postawię tam jakiegoś wilka na tyłach. Jednego, drugiego, trzeciego. W ten sposób znienacka otoczę tę grupę czempionów. I podleczymy ich jeszcze raz. No dobra, wzmocnienie mogę zabrać. Kosy pozbieramy. Dobra, zobaczmy tutaj.
Jest, jest od razu malus. I od razu konfrontacja z kowalem. Zaklęty zimno, wyjątkowa siła. Serce Rosomaka, widzę, że musi wszystko dobrze widzieć, jeżeli chodzi o tę walkę. Bliżej już chyba nie mogło podlecieć. No to zobaczymy, czy mocno oberwie zaklętym zimnem. No, połowa zdrowia zeszła mu. Stworzymy sobie nowego. Dobra, pozwólcie, że sobie sprawdzę kostur. Zgarnę młotek. Wilki niech się tutaj zajmują nimi. Dobra, to jest słabe. Antidotum niepotrzebne, przynajmniej na razie. Znaczy w ogóle nie będzie potrzebne, bo mamy wymaksowane. Znaczy jakbym antidotum łyknął, to... to mamy 85% na Andariel, ale bez przesady. Nie będziemy tak kombinować. 75% na Andariel w zupełności mi wystarczy. O, widzę, że tutaj enchant rzucany. Dobrze, dobrze. Niech żelazny wilk pilnuje tego enchantu. Włócznia ze stojaka, słabo. No i niedługo kolejny poziom, 39 już. A jak tam najemnik zdobył. 13 ma, czyli wskoczył mu, tak? Wskoczył mu kolejny poziom umiejętności. Jak to wygląda? Tutaj już prawie 300 maksymalnych obrażeń. Czas trwania tego zaklinania, 312 sekund, super. Szukamy przejścia do więzienia w tym momencie. Jest tutaj. I w więzieniu na poziomie pierwszym będziemy szukać punktu nawigacyjnego. Kolejny diamencik wypadł, bardzo dobrze. Przypominam, że będziemy robić doskonały brylant, żeby go umieścić w tarczy, którą no niedługo chwycimy pewnie. Jeszcze trochę poziomów brakuje, ale to szybko idzie. Poziom pierwszy więzienia. Pręty nie zatrzymają sił natury. Pręty nie zatrzymają sił natury. Coś w tym jest. A oto i kolejny boss. Mrocznych tym razem. Przekleństwo kamienna skóra. No, kamienna skóra na takiej istocie, która ma niewiele zdrowia, to za bardzo... no, za bardzo mu nie pomoże, co? No i będziemy sobie nasycać od razu rękawiczki, dobiję jeszcze ten jeden poziom, tam może jakieś przełamanie będzie w tych rękawiczkach dzięki temu, ale na jeszcze wyższe poziomy na pewno nie będę czekał. Mamy ducha z jakimś speedem chyba, co? Ta wyjątkowa szybkość. Okej. Na koszmarze te duchy jeszcze nie mają niewrażliwości na ataki fizyczne. Także bezproblemowo tutaj nasze wilczki. Znaczy, jakby miały niewrażliwość na zimno, to wilczki te duchowe by tam zadawały obrażenia sobie, nie? Znaczy nie sobie, tylko im, ale wiadomo, o co chodzi. Gdzie ten punkt nawigacyjny może być? Wy mi powiedzcie. Kolejny boss? Zaklęty ogień i zaklęte zimno tam było? Tak? Czyli będzie potężna, podwójna eksplozja. Lepiej, żeby duszek nie stał za blisko. Okej. Chociaż ten wybuch zwłok z zaklętego ognia, to wiemy, że akurat naszym towarzyszom wiele nie robi, nie? To bardziej nasz druid musi uważać na taką eksplozję. A jeżeli chodzi o zaklęte zimno, to wiadomo, to jest groźne dla wszystkich, ale nie tak groźne jak zaklęty ogień dla naszego druida. Chyba, że coś w tym pozmieniali. Mamy poziom w każdym razie. Żywotność 180, ładnie. Misiek, poziom 11. No i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy. I na miśka zabrakło. Starczyło. Dobra. No tutaj mana w sumie leżała, ale... ale tak jak mówiłem, fioletowych mikstur ci u nas dostatek. Księga miejskiego portalu. O, się tutaj akurat ładnie uzupełniło. Okej, otworzymy drzwi. Postawię kilka wilków na tyłach. Tak jest, poszło szybciej. Identyfikację mogę zabrać. Na wypadek, gdybyśmy znaleźli jakiś większy przedmiot i chcieli sprawdzić, czy na pewno chcemy go ze sobą zabierać.
O, to wygląda jakby tak jest. Tutaj miał być punkt nawigacyjny. Chodźmy do osady, nasyćmy rękawiczki. Ogarnijmy się troszeczkę. Tu był pierścionek do zidentyfikowania. Rękawiczki mi się tu nigdzie nie zmieszczą, chyba że odłożymy czaszki. Tak jest, mogę czaszki odłożyć, mogę odłożyć tutaj kamyczek. Tutaj też mamy kamyczek, coraz bliżej tego perfekcyjnego brylantu. No i teraz mogę zabrać rękawiczki, które od razu pójdziemy nasycić u Charsi. Nasycenie. No, może coś takiego sympatycznego tutaj wyjdzie. Zobaczmy. Co my mamy tutaj? No nic ciekawego. Skuteczność, obrona, jakaś byle jaka odporność na ogień, czyli nope. Pozbywamy się rękawiczek za 16 tysięcy ponad. Tutaj 16 tysięcy ponad. Tutaj 8 tysięcy ponad. Pierścionek. Okej. Zreperowany jestem. No to wracamy od razu. Punktem nawigacyjnym do więzienia. I szukamy zejścia na poziom drugi. Ło, ale mnie klepnął tutaj, co? Trzeba się trzymać z dala. Uzdrowienie Manalda leczy. Rubin. Skrzyneczka, okej. Dużo skrzyneczek. Klucz teraz zużyłem na tę ostatnią skrzynkę. Tutaj też zużyłem kluczyk. Wiecie, jak skrzynka zamknięta na kluczyk, to niby tam zwiększona szansa na to, że coś tam więcej poleci. Co nie zmienia faktu, że zamknięta skrzynka to już może być pusta. Szansa szansą, a skrzynka może być pusta, tak czy siak. Dobra, żelazny wilk pracuje nad poziomem. Na którym tam poziomie ta tarcza miała być? Na 41, tak? Chyba. Czy 42, coś tam takiego. Jak dobrze pójdzie, to może w następnym odcinku już coś, chociaż ja wiem. No może. W następnym odcinku już chwycimy nową tarczę. Ej, to może jednak powinienem na wypadek kapliczki brylant nosić. Nie wiem, czy nie powinienem nawet na tej ostatniej kapliczce, którą mieliśmy, zrobić sobie już ten doskonały brylant. No, bo fajnie by było taki brylant do tej tarczy jednak włożyć. Dobra. Skrzynka. Antidota się sypią. A wypiję sobie, bo widzę, że to uzdrowienie Manalda to za szybko nie działa, co? Za szybko nam nie odnawia tego zdrowia już na tym etapie. Prawie 500 hapsów ma druid. O, tutaj mamy zejście na poziom drugi, tak jest. Trzymajmy się lewej strony, zobaczymy jak to wyjdzie. Klejnocik poleciał. I mamy bossa. Dobra, stworzę kilka wilków na tyłach, standardowo. Misiek, atakuj. Nie może atakować, jakiś wilczek go pewnie powstrzymywał. Demoniczna zbroja. Bierzemy na sprzedaż? Może być. 30 tysięcy pewnie dostaniemy. A, klątwa plus bosik, dobra. Stwórzmy wilczka na tyłach. Jednego, drugiego, trzeciego. I zbroja płytowa. No to bym sprawdził. Cały czas mam taką w sumie słabą zbroję. W każdej chwili coś ciekawego możemy dorwać, jeżeli chodzi o osłonę korpusu. Dobra, wzmocnienie olewam. Co to za kapliczka? Czy to jest taka kapliczka pod zagadkę? Musimy zobaczyć. Ja sobie tu wejdę. Nie, to jest kapliczka walki, widać od razu.
I talizman. No dobra, to w takim wypadku wypijmy to, wypijmy to, wypijmy to i weźmy sobie talizman. O, topaz też trzeba zabrać, czyli zidentyfikujmy talizman. Odporność na truciznę 11% i szybkość odzyskiwania równowagi. Fajny nawet. Na pewno go zostawimy w tym trybie dziedzictwo. Nie wiem, czy teraz będę z niego... Znaczy, 11%, 3 slotowiec, to, to szału nie ma, no ale... Ale to odzyskiwanie równowagi jest niezłe. Myślę, że możemy zostawić. Na hel na pewno się nie przyda, bo... Znaczy, chyba, że bardzo bym potrzebował tych odporności na trucizny, ale... Jeżeli chodzi o szybkość odzyskiwania równowagi, to dla zmiennokształtnego miśka, tak jak mówiłem już tam kiedyś wcześniej, to nie będzie konieczne, bo miśkowi nie można powstrzymywać ataków. On ma taką zaletę, w przeciwieństwie do wilczka na przykład, do wilkołaka. Ale tak czy siak, talizman zostawiamy w skrzyni. Nawet fajny wyszedł. Szkoda, że większego resa nie wylosowało. Dobra, miejski portal, księgę mamy zapełnioną. O, czyżby tu był Bosior? Tak! Znowu zapomniałem, jak on się nazywa. Pomiot czeluści? Nie, czekajcie. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Zanim zginie. Tam gdzieś siedzi. Pomiot czeluści! Zapamiętałem! Wygrywam 100 czupaczusów. Ktoś ma coś przeciwko temu? Ja wygrałem 100 czupaczusów, a jeżeli wy wiedzieliście, że to jest pomiot czeluści, to wygrywacie jednego czupaczupsa. Poroże. No dobra, wracamy. Ogarniemy się troszeczkę. Zobaczymy tę żółtą zbrojkę. Skąd ja wezmę to 100 czupaczupsów dla siebie, wy mi powiedzcie. Identyfikacja przedmiotów. Będę musiał sobie kupić pewnie. Tak. O, Charlie potwierdza. Dobra, 27,5 tysiąca. No prawie 30. A tutaj... czy ja to chcę? 157, odporność na ogień. Odporność na ogień, tutaj też jest odporność na ogień, na trucizny, tu jest na błyskawice, odzyskiwanie równowagi, no na tym etapie mogłoby się nawet przydać. Jak to by tu było? Odporności tak na maksa, no dobra, mamy większą obronę, no nie dużo większą, ale to odzyskiwanie równowagi, póki się nie zmieniam w miśka, to niech to sobie będzie. No dobra, no to mamy... No mamy nową zbrojkę. Szału nie ma, pewnie znajdziemy lepszą. To zostawimy, to sprzedamy. To naprawimy. To takie ładne ze zdrowiem tutaj. No dobra, czyli nowy talizman w trybie dziedzictwo. Transmutacja rubinów ma właśnie miejsce. Jeżeli ktoś nie patrzy, tylko mnie słucha, no to muszę wszystko mu powiedzieć. Dobra, miksturki niech sobie będą. Jest kasa. Dobra, wracamy. Wracamy i bierzemy poroże do sprawdzenia. Miejski portal uzupełniony. Znowu mamy pewnie, tak jest, księgę zapełnioną. Czyli pomiot czeluści to jest. Tak to wygląda. Okej, może tu będzie zejście, bo takie szerokie i długie, tak jest, mamy zejście. Poziom trzeci. Ej, to może ta Andariel może jednak w tym odcinku uda się pokonać? Aby wydłużyć troszeczkę ten odcinek, nie? No zobaczymy, jak szybko znajdę na przykład teraz przejście do wewnętrznego monastyru. No pewnie co niektórzy się już nie mogą doczekać do tego niedźwiedziołaka, no ale to jeszcze trochę potrwa. A co to za kapliczka tutaj znowu?
Czy ta kapliczka, ta widać, że to jest kapliczka odporności na zimno, także sorry, nie ma zagadki. Mhm, klątwa, jest boss. Mędrzec unicestwiony został. Miksturę wzmocnienia wypiję, miksturę wzmocnienia podniosę. Tak, tutaj bosior też. Dobrze, dobrze. I mniejszy talizman. No, tutaj raczej będzie ślepy zaułek, chociaż nie, gdzieś to dalej prowadzi. A czy tutaj nie będzie stojaków? To jest ten układ? Nie, to jest ten układ bez stojaków. 170 złotówek piechotą nie chodzi, 314 tym bardziej, trzeba to podnosić. Będziemy hazard uskuteczniać, nie? Topaz bez skazy, potrzebujemy brylantów, panie, brylantów. Mhm. No nie, to mi nie wygląda. O, znowu Sigon, patrzcie. No ten Sigon jakoś tak. Ej, a może sobie w zbroi Sigona pochodzę na razie, bo to 170 obrony w sumie będzie miało, nie? Ej, no znowu nie ma miejsca na takie rzeczy. Dobra, zrobimy tak. Zrobimy tak. I sobie weźmiemy zbroję Sigona. To powinno mieć 170 i to tam miało też resa, nie? Zobaczymy, może akurat. To się okazuje, że mogłem te budki Sigona tak na potrzeby tego druida na ten etap sobie zostawić, no ale kto to wie. No mogłem zostawić, ale to i tak będziemy zmieniać. W tej zbroi Sigona ja długo i tak pewnie nie pochodzę. Ta zbrojka niebiańskich braci. Może ją w końcu założę kiedyś. Którą trzymamy też w trybie dziedzictwo. Zbroja łuskowa. Gargulcowa pułapka zniszczona. Zobaczmy, czy tutaj gdzieś nie będzie przejścia do wewnętrznego monastyru. Tak jest, jest. Mamy wewnętrzny monastyr. To co, robimy Andariel w tym odcinku? Kurczę, no tak, no można by. Znaczy tak, chodźmy się ogarnąć. Bo jeżeli bym jej nie zrobił w tym odcinku, to następny odcinek byśmy musieli robić Andariel i jeszcze po drugim akcie sobie chodzić, nie? No w sumie nic strasznego by się nie stało, ale... Jak ta zbrojka? Tak, 170 i tu jest odporność na błyskawice, to... No spada na ogień, zaraz, zaraz, jak tam te nasze talizmany? Trucizny, błyskawice, zdrowie. Był tu jakiś ogień gdzieś? No tak średnio. Tak średnio. To jest 57, tu 70. Nie, dobra, sprzedajemy Sigona. Olać Sigona. Co my tu jeszcze mamy? Takie coś. A to po co ja to podniosłem? Nie zauważyłem, że ja to miałem. Niepotrzebnie piłem te miksturki wzmocnienia, tak? Ale to nic. Mikstur wzmocnienia wypadnie jeszcze dużo. O, mamy perfekcyjny topaz. O, dobra. Niech tak będzie i od razu wracamy. No i zaraz wchodzimy do katakumb. No to już Andariel robimy w tym odcinku. Najwyżej się troszeczkę wydłuży. Mamy czempionów. Tak jest. Trzech elitarnych szamanów. O, mikstury wzmocnienia już znowu lecą.
I będzie popiół z kości, tak? No popiół z kości trzeba zaliczyć, tak jest. Niewrażliwość na wilki duchowe, bo niewrażliwość na zimno. Zaklęte błyskawice i zaklęte zimno, to ostrożnie, łyknę sobie miksturkę i będę tu stał. Dobra, może jednak nie. Ten druid defensywnie to szału tu nie ma, co? Ale dajemy radę. Serce Rosomaka przywołałem na nowo. Dobra, miksturka uzupełniona, jeszcze jakieś super leczenie też uzupełnię sobie. Szkieletową głowę sprawdzamy. Słaba. A, czekajcie, tu były obrażenia od trucizn, tak? 25-50. No właśnie, te lepsze głowy mogą mieć lepsze obrażenia od trucizn dla nekromanty. Tu silną emanację nadprzyrodzonych mocy. O, tu mogą być czempioni. Czy będą? Nie będą. Taki też charakterystyczny układ. Często tam wsadzają jakieś elitki. Ale tutaj mamy bossa. Topas. No to wciąż nie są brylanty, których potrzebujemy. Mędrzec przywołany na nowo. Pułapki też mają niewrażliwość na duchowe wilki. No, może tutaj? Tak, mamy od razu zejście, no ale tu trzeba będzie znaleźć punkt nawigacyjny. Pająki. Takie istoty charakterystyczne dla trzeciego aktu tutaj się pojawiają, nie? Też szczuroczłeki jeszcze mogą być. Czyli taka namiastka łupieżców, nie? Pająki, łupieżcy. Dobra. Zobaczmy tutaj. Nope. Czy to jest bosior? Nie, to są zwykłe jakieś istoty. Identyfikację sobie zabiorę. Czyli źle poszedłem. Chodźmy w takim razie do góry. No jak dobrze pójdzie, to jeszcze jeden poziom, czyli 40 byśmy zdobyli w tym odcinku. Myślę, że spora szansa jest. Ametyst ze skazą, znowu nie brylant. Jest punkt nawigacyjny, no szybko idzie, ta robimy w tym odcinku Andariel. Andariel. Nie ma o czym mówić w ogóle. Możemy dalej się trzymać prawej strony. Pójdziemy do góry. O, mamy czempionów. Przywołam sobie dwa wilczki tutaj już dla osłony. Reszta watachy wpadła. Jakąś miksturkę leczącą, jedną, dwie, mogę w sumie zabrać na ten Andariel. Może oberwę trucizną i będę się musiał podleczyć. Od razu byśmy sobie wtedy w pasku uzupełnili. Kto otworzył drzwi? Wilczek? Czy misiek może się nie mógł powstrzymać? Dobra, arbalet. Dobra, pójdę jeszcze tutaj do końca, ale to mi nie wygląda na drogę prowadzącą do zejścia na poziom trzeci.
może jakiś bosior tu będzie, coś. Nope, za to dużo kasy leży. I dużo kasy w skrzynce. Dobra, ducha na tyły damy, jednego, drugiego. Znaczy ducha wilka. Nie mylić z mędrcem. O, 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 może tu? Mamy to! Mamy zejście na poziom trzeci. No szybko idzie. I mamy czempionów też. Dobrze, dobrze. Czyli ten poziom 40, lada chwila. Gdzieś może nawet na tym poziomie trzecim nam wpadnie. A duszka mi załatwili. Berserker. Ze zmniejszoną defensywą, ta? No dobra. O, i mamy kolejnego bossa. No to wilczki im tam umieszczę szybciej. Sam tu też wejdę. Jak wejdę, to wtedy wilczki są bardziej skłonne, żeby wejść za mną. No i duszek padł. Przywołany. A wezmę sobie to jedno antidotum. Może dam na przykład naszemu żelaznemu wilkowi. O, może tu? Nie, nie ma czempionów. Taki też charakterystyczny narożnik, nie? No i to wygląda, jakby tutaj mogło być już to zejście. No i jest. A, to jednak na poziomie trzecim nie zdobyłem poziomu. Tu jeszcze gdzieś, o właśnie, jakiś bosior się musi kręcić, pomijając Andariel. Okej, wilki wpadły. Fanatyzm i zaklęte błyskawice. Dobra, mam obstawę, nic mnie nie atakuje. Duszka przywołam, jeszcze jednego. Mamy level, mamy to. Lekkie rękawice jak najbardziej bierzemy do sprawdzenia. Więcej żywotności. Przekroczyliśmy 500 zdrowia w tym momencie. Dajemy bonus do miśka i refreshujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy. I misiak. Mamy to. No dobra. No to chyba bez powrotu do osady będziemy robić Andariel. Rękawiczki słabe. No, no to mogę się ich pozbyć. Bojowe berło. Sprawdzimy. Bojowe berło, błogosławiony młot, sześcioslotowiec. Pewnie wyrzucę, żeby zebrać jakiś lód po Andariel. Ale na razie niech będzie. Dobra, wchodzimy. Czy jeszcze jakiś bosik przed Andariel będzie? Czasami się tutaj lubią kręcić, nie? Tego szamana chciałbym załatwić. Tak, idzie bosior, idzie. Mam nadzieję, że nie ściągną od razu Andariel tutaj. Dobrze jest. Tu jeszcze szaman przyszedł. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mamy go z głowy. Tam jest jeszcze jeden szaman. No, idzie Andariel. Dajmy tak i klepiemy ją. Schowam się za słupem. Wilczki mogę przywoływać już. Raz, dwa, męczec. Upiorny wilk, przywołany, zwykły, przywołany. Misiek, on nawet ciężko ranny. Ale się trzyma. Jest dobrze. Wilczek, przywołany. Dobrze, dobrze. Nasz żelazny wilk atakuje ogniem, a Andariel bardzo tego nie lubi. Ona bardzo nie lubi ognia.
Obstawiajcie, wiecie, najpierw liczba przedmiotów unikatowych, później setowych. Dobrze traficie. Dwa czupa czupsy, nie no, trzy czupa czupsy, powiedzmy, źle traficie, minus 5, sorry, ale biorąc pod uwagę, że często jest 0-0, to... I... No i znowu 0-0 było prawidłową odpowiedzią. No i tak jak myślałem, pozbywamy się tego, mikstur nie zużyłem, więc sobie weźmiemy tok, boskie berło, spreparowana głowa. Bierzemy te czaszki, no i... A jest diament, dobra. Tylko, że taki, no taki bardzo słaby diament, on nas nie ustawia jeszcze. No, ale Andariel szybko się zawinęła. Ja sobie tu jeszcze sprawdzę te zwłoki. Mhm. Wracamy. No, wielkie zwycięstwo, jak to mówi Kane. Myślę, że w drugim akcie sobie ogarniemy od razu, nie? Te przedmioty. Idziemy na wschód. Witaj. Pozdrawiam. No dobra, zobaczymy, co tam wpadło takiego zapewne kosztownego. Mam dużą. Jeżeli chodzi o berło, 30 tysięcy. No, takie mocne na nieumarłych. No powiedzmy, chociaż te obrażenia bazowe szału nie robią, jak na broń drugopoziomową, bo boskie berło to jest już broń drugopoziomowa. Tak jest, ale manę wykrada, fajnie. A tutaj mamy... O, to słabiutkie. To słabiutkie. 1100 tylko, lipa. No bo nie ma bonusów dla nekromanty. Pomijam te nowe, bo to ładunki. No dobra, ale w każdym razie Andariel porobiona. Także jest dobrze, dostaliśmy czachy do transmutacji. O, tutaj też możemy zrobić porządki z topazami. Brylancik zostaje. Ametysty ze skazą też możemy połączyć. Dobra. I tu jeszcze jest. Kasę mogę zdeponować. No i chyba wszystko. Mamy 40 poziom. Najemnik też pracuje nad 40 poziomem. I chyba na 41 była ta tarcza, tak? Tak. A ja nie mam brylantu. Ale to się go jakoś go tam zrobi, nie? Tutaj 43 poziom, no i też będzie fajnie. No, no, no. Tutaj 69, 40 zdrowia, no to troszkę się jeszcze poczeka. Jakaś mana. A tutaj co było? Też zdrowie, 50 poziom, a to? 44, łe, to nawet się do tego dojdzie niedługo. Tylko, że wiecie, spadną odporności, nawet jak brylant włożymy. Ale to sobie też poradzimy z talizmanami, bo tutaj nie było bazowo odporności, nie? No właśnie. Tylko z tego brylantu będą. Ale to fajne, bardzo duża obrona. Zdrowie dochodzi. Także to będzie można, myślę, założyć. Jakby co, to weźmiemy na 43 poziomie. Tutaj też mamy rękawiczki z odpornościami. Coś tam będzie można sobie dobalansować. No, siła niewielka wymagana. Może w końcu jakieś pierścionki się zaczną ujawniać z resami, to też nam pomoże. Będzie dobrze. No dobra, w następnym odcinku robimy Radamenta, między innymi. A tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.